Zadanie 84. Punkt S równy 1 druga 5 jest środkiem odcinka AC, gdzie C równa się 2, 8. Oblicz pole trójkąta ABC oraz promień opisanego na nim okręgu, jeśli wiadomo, że AB, ten wektor, jest równy 8 minus 6. No dobra. Więc co? Więc najłatwiej najpierw wyznaczyć punkt A, no bo my wiemy, że S jest środkiem odcinka AC, czyli zgodnie ze wzorem A plus C dzielone przez 2 równa się S, czyli A plus 2, 8 przez 2 równa się 1 druga 5. Mnożymy przez 2, dostajemy, że A plus 2, 8 równa się, przemnożymy po prostu przez 2, to jest 1, 10. Odejmujemy to 2, 8 i mamy A równa się minus 1, 2. No i to już jest nasz punkt A. I teraz praktycznie za darmo mamy B, no bo B równa się A plus wektor AB, czyli minus 1, 2 plus 8 minus 6. I to się równa 7 minus 4. No i dobra, i mamy wszystkie wierzchołki. OK, i co my tam chcieliśmy? Oblicz pole trójkąta ABC oraz promień opisanego na nim okręgu, jeśli wiadomo. Właśnie, czyli pole trójkąta. No i to jest taki fajny wzór. Ja go zaraz pokażę w tablicach maturalnych. No właśnie, więc tu mamy tablice maturalne. No i spójrzmy, jak szukamy wzoru na pole trójkąta, no to pewnie weźmiemy, klikniemy planimetria. No i tak, i tutaj mamy tę tabelkę. Wzory na pole trójkąta ABC. No tu jest ich dużo. I to się wydaje w tym momencie logiczne. Jak jest ich tu tak dużo w tym jednym miejscu, logicznym jest, że wszystkie wzory na pole trójkąta są w tym miejscu. Aha, tylko że to, co jest logiczne, niekoniecznie musi być prawdą. No to przejdźmy sobie teraz do geometrii analitycznej. I, moi drodzy, gdzie jest geometria analityczna? O, geometria analityczna się zaczyna. I tutaj już za chwilę powinno być pole trójkąta. Jeszcze jeden wzór na pole trójkąta. I okej, ja rozumiem. To jest rzeczywiście bardzo wzór z geometrii analitycznej. On wykorzystuje współrzędne punktów w układzie współrzędnych, więc no pasuje do geometrii analitycznej. Niemniej jednak to jest moim zdaniem mega mylące. No jak tak było tak dużo wzorów, spodziewałbym się, że tam są wszystkie, jakie po prostu są. Więc informacja nie, to nieprawda. Jest jeszcze jeden wzór na pole trójkąta w zupełnie innym miejscu. I można teraz dyskutować, czy to jest logiczne, czy nie. Sam ten wzór, no tutaj on wygląda bardzo przerażająco, ale dla tych, którzy mają jakieś pojęcie algebrze liniowej, znają macierze i tym podobne rzeczy, on nie jest taki przerażający. To jest po prostu połowa wartości bezwzględnej wyznacznika macierzy rozpinanej przez dwa boki tego trójkąta. Stąd się to bierze, więc tak to wygląda. Więc właśnie, może ja to zapiszę macierzowo, bo wtedy będzie prościej. Po prostu pole trójkąta to jest 1 druga razy wartość bezwzględna z wyznacznika takiej macierzy z wyznacznika macierzy, która w kolumnach ma po prostu wektory rozpinane przez boki. Na przykład jeden wektor tu mamy AB, to jest 8 minus 6. To mamy, możemy w pierwszej kolumnie wstawić. I potrzebujemy teraz AC. AC, współczynnik tutaj nasz wektor, no to A mamy minus 1, 2, więc do C musimy się przesunąć o 3 w prawo i o 6 w górę, czyli to będzie 3, 6. Czyli druga kolumna to będzie 3, 6. I teraz po prostu, no to liczymy 1 druga razy wartość bezwzględna, a wyznacznik macierzy 2 na 2 to liczymy tak. To razy to minus to razy to, czyli lewy górny razy prawy dolny minus prawy górny razy lewy dolny. Czyli tu będzie 8 razy 6 minus 3 razy minus 6. I to idzie w wartość bezwzględną i to jest 1 druga. Wartość bezwzględna z 48, a tutaj plus 18.
I to będzie jedna, druga razy po prostu 66, czyli 33. No i mamy pole tego trójkąta, tak? Więc bardzo prosto można w ten sposób, jeśli mamy w układzie współrzędnej wszystkie wierzchołki, to jest, myślę, jedna z wygodniejszych metod. Dobra, i chcieliśmy jeszcze, co tam chcieliśmy? Promień opisanego na nim okręgu. Ok, czyli dużego R. Jakby to wyliczyć? No, myślę, że tutaj pewnie, no jeśli to nie jest trójkąt prostokątny, a podejrzewam, że nie, no to pewnie najłatwiej by było po prostu wyliczyć wszystkie długości boków i wykorzystać inny wzór na pole trójkąta. No to właśnie, żeby wyliczyć długości boków, to jeszcze sobie policzmy wektor BC. Wektor BC, czyli BC, czyli gdzie mamy B? Gdzie mieliśmy B? 7 minus 4, no to będzie minus 5, 12. Ok. No i teraz długości naszych boków, to po prostu te współrzędne, no to po prostu jak mamy wektor o współrzędnych x, y, to jego długość to pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Czyli na przykład tutaj to wyjdzie pierwiastek z 8 kwadrat plus minus 6 kwadrat. Brzmi znajomo? To dobrze, bo to 10. Tutaj pierwiastek z minus 5 kwadrat plus 12 kwadrat też może brzmieć znajomo, bo to jest 13. A tutaj pierwiastek z 3 kwadrat plus 6 kwadrat, czyli pierwiastek z 45, to można zrobić 3 pierwiastki z 5. No i mamy te wszystkie długości boków. Czy to jest trójkąt prostokątny? No to byłby pierwiastek ze 169, tu byłby pierwiastek ze 100, tu pierwiastek z 45. Widzimy, nie, to jest trójkąt rozwartokątny. Ok, więc w takim razie właśnie, myślę, że najprościej skorzystać ze wzoru, który no teraz jest w normalnym już miejscu, czyli tam właśnie w planimetrii, w tej wielkiej tabelce. Jak sobie tu spojrzymy, to o. Widzimy R, duże R, czyli promień okręgu opisanego na trójkącie ABC przez 4R, czyli bok razy bok razy bok przez 4 promienie opisanego równa się pole trójkąta. Fajne w tym jest to, że mamy długości boków i mamy pole. Tak, ABC przez 4R, no to u nas to będzie wyglądać w taki sposób, że nasze pole to jest 33 i to się równa tam ABC. No to mieliśmy 13, mieliśmy 10 i 3 pierwiastki z 5. 13 razy 10 razy 3 pierwiastki z 5 przez 4R. Mnożymy przez R. Coś bardzo uparcie piszę B zamiast R. Mnożymy przez R i dzielimy przez 33 i dostajemy, że R równa się 13 razy 10 razy 3 pierwiastki z 5 przez 4 razy 33. Trójka się z 33 skróci, wyjdzie 11, a czwórka z 10 się skróci, tu wyjdzie 2, tu 5. W efekcie dostaniemy 13 razy 5 to 65 pierwiastków z 5 dzielone przez 22. No i tu już się nic nie skróci, to jest nasz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.